Cześć, witam w kolejnym odcinku z gry Bionic Commando. Ten gościu powiedział, co nam tutaj tyczy misję, że tak powiem. Ojoj. Udało mi się w ostatnim momencie, tam było promieniowanie. No i ten gościu powiedział, że mamy tutaj jakiś na dachu transport. No i właśnie podejdźmy tam, zobaczmy, co to jest. Dobra. Jak sami widzicie, to jest jakaś broń. To jest broń, moi drodzy, która ma duże pole rażenia. To jest taki coś jak shotgun, jak sami widzicie. Oj, chwila, coś mi tutaj ścięło lekko. To jest taki shotgun. Shotgun, no. Fajna sprawa, powiem szczerze. Niezłą rozwałkę robi. O, ale miazga, masakra. No dobrze, to mamy punkt kontrolny, moi drodzy. Jak tam się przedostać, żeby nie wpaść w te promieniowanie? No chyba tu na dole możemy spokojnie wejść sobie. Tutaj promieniowania nie widzę. Kogoś dziś słyszę jeszcze do tego. Chyba na dachu są, wiecie? Pewnie. Oj, ale fail. Dobrze, zobaczmy, skąd zaczniemy misję. Oj, od początku. Dobrze, więc zróbmy to jeszcze raz na szybkiego. Tutaj na dachu wyląduje. Już to przewidziałem. Dobrze, wziąłem to już. No i zróbmy to jeszcze raz. Oni tam są na dachu, to trzeba to sobie ten. Trzeba o tym pamiętać, żeby tak nie wejść do nich nie wiadomo w jaki sposób. A, jak myślałem, że dwóch na raz wezmę. O, widzę, że mam granaty. To wezmę i one mi się przydadzą. Ja może tam w nich rzucę tymi granatami. Takie wejście ładne zrobimy. Tylko jak to zrobić? Tam raczej nie dorzucę. Więc może chodźmy tutaj wyżej. A, świetnie, jeden nie żyje. Oj, niestety nie mam już więcej. Tak może za tymi pudłami będziemy szli. Świetnie. Nice. Dobrze, chodźmy tutaj, gdzie mamy punkt kontrolny. Wezmę mojego shotguna. Tylko mam trzy pociski z niego. No, za dużo to nie jest. Tu jeszcze był. Dobra. No niestety amunicji już nie ma, musiałbym znaleźć. To będzie takie czerwone wiadereczko właśnie z tą amunicją. Odzyskałeś umiejętność śmierć z przestworzy. Jakąś nową umiejętność, moi drodzy, mamy. Naciskając spadaj, naciskając raz za razem Y. Jak sami widzicie, na dole mamy taką rurę, którą wow, musimy rozwalić do końca. Y, ja może, moi drodzy, sprawdzę w opcjach sterowanie właśnie i co to jest właśnie za klawisz Y. Y to jest mocny cios, taka nazwa tej umiejętności jest i to jest przypisany klawisz E. No dobra, skoczmy. O, działa. Ła! Zobaczcie na to. Tutaj czytam, co oni gadają. Pojedynczo, moi drodzy, oni są łatwo ich pobić, jednak jak są w grupie, naprawdę to już jest troszeczkę problem. Mamy przekaźnik i wyłączamy pole minowe. Świetnie, i teraz... coś tutaj nam spadło.
I chyba to się te pole minowe tutaj wyłączyło. Jakiś helikopter nadlatuje tutaj znowu. I ktoś z niego wylatuje, niedobrze. Gdzie oni lecą? Moi drodzy, mi się zdaje, że trzeba przejść znowu tędy. Tą rurą i... Oj, chwileczkę. I tam będzie dalsza kontynuacja, mi się zdaje, tej gry całej. O, zobaczcie, ich nie było przedtem przecież. O, pięknie, dwóch na raz. No, fajna sprówka, ten shotgun. Wow, skąd? Gdzie oni są? A tam chyba widzę ich, dobra. Wejdźmy tutaj. Wow. Pomyliły mi się, moi drodzy, klawisze. Miałem lekką zamułę. Dobrze, i teraz widzę, że trzeba przejść tam na drugą stronę po właśnie tych polach minowych. O, łatwo powinno być. Dobrze, i przejdźmy przez ten tunel. A, jednak gra się nie wczytuje. Ach, nie mam strzał. Dobra. Gdzieś tam mamy znowu punkt kontrolny. Zobaczmy, co się stanie, kurde. To są jakieś bioniki, jakieś roboty. Jak sami widzicie, musimy w jakiś sposób ich rozwalić, ale nieźle obrywam od nich, masakra. Zobaczcie. Taki ten pocisk, ja nie mam już życia. Wow, ale jak to pobić? Ty zobaczcie, oni mają z tyłu taki czerwony punkt. Nie no, tak chyba ich... Ojoj, tak chyba nie zabiję. Moi drodzy, mi się zdaje... Zobaczcie, oni mają taki czerwony punkt na plecach. I to chyba mi się zdaje, że to taki ich czuły punkt. I tam trzeba się do niego dostać. I chyba w ten sposób ich rozwalić trzeba, zobaczcie. Nie. Yeah. Tak, o to chodzi. Świetnie. Tylko tu jeszcze drugi został. Szczerze mówiąc, to będzie troszkę cięższe z tego względu, że tutaj mogłem się odbić od czegokolwiek. Jednak ja mam tutaj granaty. Spróbujmy z granatów. Nie obrywa z granatów też. Chwila. Jednak łatwo pójdzie chyba. Świetnie. I z tego, co zauważyłem kątem oka, tutaj była taka pewna powłoka, jakby takie pole magnetyczne i na pewno nie mogliśmy wtedy przejść dopiero po zabiciu, moi drodzy, tych dwóch gości. Ta brama się wyłączyła i jest dalsze przejście. Przedostać się do wraku samolotu zwiadowczego. Wow, kto, co tu chodzi? Wow, jeszcze woda jakaś tu jest. Zobaczcie, że na mnie mierzy jakiś snajper. Chyba snajper. No, snajper. No, leć do tego budynku, dobra. Ten tutaj mierzył na mnie, dziad. Kurczę, misja może... Wow, okazać się ciężka. Tam jest jeszcze jeden, zobaczcie. Zbliżmy się do niego. Tam jest jeszcze gdzieś jeden. Wow. Tam, aż Boże, jaki kawał drogi stąd jest. Masakra. Dobra, chodźmy tam. Tylko musimy uważać, bo tutaj jest sama woda i mogę w łatwy sposób utonąć. Tam jest nasz punkt kontrolny, więc musimy tam przejść na drugą stronę.
Nikogo nie ma tutaj? Żadnych snajperów? Chyba nie ma. Fajny pomysł z tymi snajperami, przyznam. Wow, tam jest jeszcze jeden. Ale skąd oni mnie widzą z takiej odległości? Chodźmy tak może dołem. I on jest gdzieś tu. Dobra, świetnie. Dobrze, przechodzimy przez tunel, znowu będziemy mieli punkt kontrolny. No powiem szczerze, ciężko nie było z nimi. Mi się zdaje, kurczę, że niestety chyba gram na łatwiejszym poziomie. Bo coś łatwo idzie, chyba że się gra rozkręci i naprawdę będzie ciężej. O kurde. Widzę kolejnego snajpera, moi drodzy. Tam na górze są. Dobrze, chodźmy tam. Może być ciężko. I to nie jednego widzę, przyznam. Fajnie, jak ja bym taką snajperkę mógł mieć. Wow. Gdzie jeszcze są? Tam jest, tam jest. Gdzieś tutaj był, nie? Tam widzę jeszcze... Wow, tam widzę jeszcze jednego. Tam jest, widzę. Ty dziadu! Wow, 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 życia mam mało. Niech mi się one szybko, na szybkiego zregeneruje. Dobra, świetnie, tam jeszcze ktoś we mnie mierzył. Tam jest, dobra. Chodźmy do niego. Ale tu ich jest, zobaczcie na to sami. Nie, obrywam, obrywam, zaraz zdechnę jeszcze, ja coś czuję. Trzeba się ruszać, nie możemy stać w miejscu. Dobra, gdzieś jeszcze tam był jeden. Tam jest, widzę. Gdzieś tu jest, nie? Tutaj siedzi, zobaczcie na dziada. Jakby mnie mierzy. Wow, wow, widzę, widzę kolejnego. No nie. On jakimś prądem we mnie kopnął, jak się do niego doczepię. Dobra, świetnie, nie żyje. Gdzie jeszcze są? Tam jest dziad na samej górze, zobaczcie. Tam mamy punkt kontrolny. O, kawał drogi stąd, przyznam. Wow. Wow. Dobre to było. Nie, nie, nie dolecę tam, kurde. Znowu widzę snajpera. Ale ten dziad gdzieś tam jest. Lol. Mamy snajperkę, zobaczcie na to. Świetnie, oberwał. No jak sami widzicie, naprawdę fajna gierka. Tam gdzieś jest. Kurde, tutaj wszystko się, cały ekran rusza. Ciężko jest trafić, naprawdę. I tu znowu, ale mam tylko 5 pocisków, więc tego na spokojnie... Moi drodzy, rozwalę z tego pistolecika, co mam. Ale tamtego już chyba bym musiał ściągnąć. Z czego innego... Widzicie, widzicie to? Lol. Jak wziąć tą snajperę? No nie mogę wziąć... O, dobra, już mam ją. Nie, 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 chwila, muszę zobaczyć, gdzie on jest. Aj, ekran. A ciężko go widać. Dobra, dostał chyba. Wow, 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 wow. Znowu ten bionik cholerny nadlatuje.
Dobrze. Tam mamy punkt kontrolny, czyli coś czuję, że musimy z nim powalczyć. Z tym cholernym bionikiem. O, oni już celują w nas. Moi drodzy, mi się zdaje, że lepiej będzie, jeżeli tych tutaj rozwalimy. Dobra. Tylko, że chcę sobie wyczyścić okolice tego bionika, żeby ci mnie nie nawalali. Dobra. Świetnie. Jeszcze mam jeden pocisk. Mam nadzieję, że tego nie spieprzę, ale jak się tam będzie ruszał, to na pewno nie trafię. Dobra. Chyba wszyscy, tylko ten bionik nieszczęsny został. Ale jak tam dojść? Kurde, to jest kawał drogi stąd, ja tam nie dolecę. Lol. Chyba, że jakimś sposobem się tak odbije od tego. O, właśnie o to chodzi. Dolecę na spokojnie. No i chodźmy na tego bionika nieszczęsnego. Jednak snajpera tam widzę. Zobaczcie, taki laser idzie po niebie. Kurczę, może mi uprzykrzyć on życie. Może tak zaskoczenia weźmy tak od spodu. Ale jak to zrobić, co nie? A, zapewne mi się uda to. Gdzieś tam jeszcze na mnie jakiś celuje nieszczęsny dziad. Chodźmy, może go rozwalmy, co? Bo on będzie mi tutaj naprawdę przeszkadzał. Dolećmy, dolećmy, dolećmy. O, świetnie, że mam tego shotguna. Nie, to jest ten. Amunicja do snajperki, moi drodzy, to nie jest shotgun. Właśnie po tych słupach trzeba się jakoś odbijać najlepiej i tak. No nie, tak mi się nie uda. Zróbmy w ten sposób, że się o, tak odbijemy od drugiego. Jednak nie mogę do niego dojść do tyłu. Do tego dziada. O, teraz może mi się uda. Świetnie. Dobrze. Jak sami widzicie, nam się tutaj ta brama otworzyła. Więc chodźmy, przejdziemy na drugą stronę. I mi się zdaje, że to, co się będzie działo dalej, to będzie w kolejnym odcinku, moi drodzy. Dobrze, mamy wczytywanie. Dobrze, moi mili. Nadal mamy misję, żeby się przedostać do wraku samolotu, więc zapraszam Was do kolejnego odcinka, który już będzie jutro. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, no i oczywiście zapraszam do oglądania kolejnego filmu. Nie zapomnijcie także o subskrypcji kanału, lajkowaniu oraz komentowaniu. Tyle ode mnie, trzymajcie się, cześć!